Tam jakiś tam znowu episkopatu, coś tam, nie, tam tej komisji, nie? A to są zawsze bardzo interesujące rzeczy. No tak, tak, jak zawsze. I wydali takie tam oświadczenie, między innymi Gądecki. Co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła? No. Tak aktualnie, że jakby mamy ten czas, kończy się pandemia, czy kończy, miejmy nadzieję, nie? No ale jednak, że co, jak teraz Kościół powinien zafunkcjonować? I pierwszy punkt, kurwa, który podano, no. Gądecki go podał. No. To najważniejsze, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do Kościoła. Czyli żeby zaczęli chodzić do Kościoła. Mhm. Noż do... No. No to po prostu w takim momencie ci ręce opadają, nie? Kiedy ci goście mają w głowie tylko jedno, żeby znowu ludzie zaczęli chodzić do Kościoła. I teraz wiem, co będzie. Zaraz cała ta frakcja katolicka moja powie, o, tu właśnie, jemu w ogóle nie zależy na Eucharystii, żeby ludzie nie chodzili do komunii i żeby nie byli zbawieni. No. No. To jest to. Więc ja w ogóle już jakby, ja nie mam już żadnej, że tak powiem, nadziei w tych gościach, nie? Skoro dla nich w tej chwili najważniejsza sprawa jest to, żebyśmy wrócili do Kościoła, co nie? No, no sorry. Ale jest to trochę takie już... Albo sprawia wrażenie takiego ostatniego, wiesz, tchnienia. Oby. Niech westchnie, zdechnie i... No, więc mówię, moja nadzieja jest taka, że coś się uda zrobić u nas, co nie? Mhm. Nie mam na to jakiegoś wpływu, nie? Jeżeli ktoś mi da jakiś wpływ, no to okej, nie? To nagranie będzie swego rodzaju listem otwartym do ojca Adama Szostaka, jak również apelem do wszystkich widzów kanału Langusta na Palmie. Natomiast aby ten apel i ten list otwarty, nagranie otwarte miało sens, musimy posłuchać jeszcze trochę więcej wypowiedzi ojca Adama. Dla mnie, ja jestem... No, to jest święty. Ale ja jestem w kościele chrześcijańskim. No. Czyli Chrystus jest tym, co mnie interesuje w kościele. No, Jan Paweł II był następcą Piotra. Ale mnie nie interesuje następca Piotra, tylko Chrystus. I bardzo się cieszę, że jest Franciszek, bardzo go kocham. Faktycznie w ogóle. Blisko jest ci do książki nie, no, Piotra. No. Oczywiście. Poza tym, że on był Bogiem i zmartwychwstał. Ale ja jestem jakby... skoncentrowany, bo takie jest chrześcijaństwo, na Panu Jezusie. I jeżeli ktoś mi w tym pomaga, to chwała Bogu, co nie? Natomiast ani nie jest mi do zbawienia koniecznie potrzebny, żaden papież, ani Jan Paweł II nie jest mi do niczego potrzebny, co nie? Chrystus jest mi potrzebny do wszystkiego. Do tej pory moje polemiki z ojcem Szostakiem to były swego rodzaju dyskusje. Wskazywałem na pewne teologiczne nieścisłości. Bardzo się starałem, żeby nie były to takie ataki, żeby nie było to odebrane jako próba jakiejś rywalizacji, jakiegoś tam wbijania szpilki. Teraz jednak po prostu muszę zaapelować i do samego ojca Adama, i do widzów Langusty, do ojca Adama. Moim zdaniem ewidentnie ojciec idzie w stronę herezji. Jest to no po prostu szalenie niebezpieczne. Ojciec deklaruje, że kocha Pana Jezusa, że chce tej miłości Pana Jezusa, że chce tego zjednoczenia z Nim. Wielokrotnie to pada w tym materiale. Skoro ojciec chce pełnić wolę Pana Jezusa, skoro ojciec kocha Pana Jezusa, no to błagam, niech ojciec bierze na poważnie Jego słowa. Pan nasz Jezus Chrystus ewidentnie zostawia nam urząd Piotrowy. Ty jesteś Piotr, tu es Petrus, et superhang Petrem edificabo ecclesia meam. Ty jesteś Piotr, Petros, i na tej skale Petra wybuduję mój Kościół. Jak może teraz katolicki ksiądz mówić, że on do niczego nie jest mu potrzebny, papież? Bo do niczego nie jest mu potrzebny. Ojcze, te słowa zwodzą ludzi. Te słowa popychają ich w stronę nauk, które nie są naukami Pana Jezusa. Zbawienie nie jest czymś takim, że na nie zasłużysz przez jakieś życie. Co nie? Że ten taki standardowy obraz, niektóry myślę, że wszyscy chyba wiemy, że jest
banalny i w ogóle prostacki, a jednak większość przynajmniej ludzi wierzących ciągle istnieje w takim obrazie, nie? Czyli Bóg jest sędzią sprawiedliwym, tak? Jak mówi jedno, jak powiem, z dogmatów wiary, tak to nazwijmy, chociaż to nie jest dogmat, ale z określeń wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. No, w prostej oczywiście linii, dobrze żyjesz, idziesz do nieba, źle żyjesz, idziesz do piekła. W związku z tym, dlaczego mieliby być zbawieni ci, którzy źle żyli, co nie? Natomiast Biblia absolutnie przeczy takiemu myśleniu. Przeczy. Dlatego, że Królestwo Niebieskie nie jest żadną nagrodą. Jakby niebo, życie po śmierci nie jest żadną nagrodą. Zdanie, że na niebo nie można sobie zasłużyć, jest w tym sensie słuszne, że jest to rzeczywistość nadprzyrodzona, przerastająca naszą naturę, a więc nie jesteśmy w stanie tak po prostu naszym dobrym życiem na niebo zasłużyć. Zawsze pozostanie ono pewną łaską. Natomiast w stanie łaski uświęcającej jak najbardziej nasze uczynki mają tą wartość zasługującą, dlatego że jesteśmy w zjednoczeniu z Panem Jezusem. I tutaj znowu, skoro Ojciec deklaruje, że Jezus jest dla Niego wszystkim, no to Jego nauka, dlaczego Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza, gdy opisuje sąd ostateczny, to opisuje go w ten sposób, że On zasiądzie na tronie, jednych podzieli, wyśle na prawo, drugich na lewo. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, do królestwa, które jest zgotowane od początku świata. Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. Idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Bowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść, spragniony, a nie daliście mi pić i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego święty Paweł, gdy wymienia katalog grzeszników, mówi później, tacy nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Przecież to jest nauka Pisma Świętego. Jak można teraz twierdzić, że to wszystko co? Nie ma znaczenia? Jak można teraz, jak może Ojciec zwodzić teraz tak ludzi, mówić im, że ja mam nadzieję, że wszyscy zostaną zbawieni. To w ogóle nie jest żadne, nie ma takiej w ogóle zasługi, nie ma. Jak można? Jest oczywiście ten fundament w rzeczywistości, to co powiedziałem na początku, natomiast całościowo to, co Ojciec przedstawia, to jest absolutnie niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa. I jeśli Ojciec mnie uważa za wrednego tradycjonalistę, który się uczepia, to niech Ojciec po prostu spojrzy do jakiejkolwiek dogmatyki katolickiej, czy przedsoborowej, czy posoborowej, gdziekolwiek. Przecież to są podstawowe prawdy wiary. Przecież to jest zapisane tak wyraźnie w Piśmie Świętym. Przecież Pan Jezus nieustannie ostrzega przed możliwością potępienia. Dlaczego Ojciec teraz uważa, że ostrzeganie przed tą możliwością jest herezją? Święty Paweł był według Ojca heretykiem. Pan Jezus według Ojca błąd popełnił, gdy tyle razy mówił o piekle. Jak można w ten sposób ludzi nauczać? Moim zdaniem to idzie naprawdę w bardzo złym kierunku. Zapraszam Cię niedługo, za jakieś chyba 3 tygodnie rozpocznie się taka seria na Longuście. Mhm. Będzie nazywała Opium. Z tego wyrażenia opium dla ludu, czyli i będzie o wszystkich wynaturzeniach wiary katolickiej. To jest prawdopodobnie właśnie ten okres, kiedy wreszcie dostanę zakaz głoszenia. Bo czekam już od wielu lat czekam. Już, ale już... nie od YouTube'a, tylko z góry. W ogóle, tutaj, tak? W ogóle. Nie od YouTube'a, to nie. YouTube tylko nam mi demonetyzuje wszystkie aborcyjne filmy, nie? To wiadomo, co nie? A na przykład, nie wiem, no zabronią spowiadać i tak dalej, co nie? To potrafię sobie wyobrazić, taki moment, gdybym doznał takiej patologii, że musiałbym się od tej instytucji odsunąć. Nie mówię, że na zawsze. Możliwe, że chciałbym potem do niej wrócić, jeżeli ona by się zdecydowała pójść na terapię. No nie? Ta instytucja. To mam pytanie dodatkowe, ale od razu trudne. Tak. Nie wiem, czy mamy to rozumieć w ten sposób, że jeśli biskupi zakażą Ojcu publicznych wystąpień, czy będzie to oznaczało ten stopień patologii, jak to Ojciec określa, który już usprawiedliwi Ojca do opuszczenia tej instytucji, jak Ojciec mówi o Kościele. Nie jest to jednoznacznie powiedziane, natomiast można odnieść wrażenie, że tak. Więc, drogi Ojcze Adamie, zaklinam Cię na Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego deklarujesz, że kochasz. Słuchaj, co Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii mówi. Co mówi o niebezpieczeństwie wiecznego potępienia? Co mówi o swoim Kościele wybudowanym na świętym Piotrze? Słuchaj tego Bożego Słowa. Te szkody, które Ojciec może wyrządzić, mając
taką liczbę odbiorców są niewiarygodne. To może być kolejna wielka polska sekta, która z tego powstanie. To mogą być miliony dusz, które będą sprowadzone na manowce. Pan nasz Jezus Chrystus wielokrotnie ostrzega przed ryzykiem wiecznego potępienia. Ojciec wprawdzie deklaruje, że nie, to herezja ostrzegać przed tym. Ja jednak bardziej wierzę Panu Jezusowi niż Ojcu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.